Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Panie ministrze, od dziś rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w związku z klęską suszy. Nie wszędzie straty są oszacowane. Dlaczego? One są zapewne wszędzie już oszacowane, bo co w tej chwili szacować, jeżeli już jest po żniwach i to dość dawno i pola są już podorane, a na wielu polach już rośnie następna roślina, głównie rzepak. Problem polega na tym, że. Mniej więcej połowa gmin, może już trochę mniej, bo to codziennie te raporty jednak od wojewodów otrzymuje, nie przekazuje tych protokołów dalej do wojewody. I w głowę zachodzą. A dlaczego nie przekazuje? No więc nie wiem, czy to jest nieudolność urzędów gmin. Nie podejrzewam, bo przecież można kilkoro pracowników przesunąć na te kilka dni, żeby. Parę dziesiąt czy parę set wniosków z gminy wpisać w specjalny formularz. Tam jest nawet program komputerowy, który to ułatwia. Raczej to jest chyba element jakiejś walki z rządem. Byłoby to podłe, jeżeli by tak było, bo rolnicy by no, Ale na, nie na, na wie tym pan cierpie... tego na pewno. Nie wiem, no nikogo za rękę nie złapałem, dobry. ale no, znam przecież gminy w Polsce. Sam jestem ze wsi. Nie jest jakimś szczególnym problemem zebranie tych wniosków, które komisje w pocieczołach gdzieś tam w gospodarstwach oszacowały i są te formularze. Czyli one na wstępnym poziomie są oszacowane, tylko po prostu nie są przekazywane informacje z drog drogą formalną. Tak, tak sądzę, a do uruchomienia każdej pomocy publicznej, przecież wydatkujemy pieniądze nasze wspólne. Podatników, jest potrzebny dokładnie mechanizm, który u, uwiarygadnia wydawanie tych pieniędzy. Czyli bez tego szacowania, bez tych protokołów, które trafiają do wojewodów, tam są jeszcze weryfikowane, jest wyliczana wartość strat. Dodatkowo, bo komisje szacują to, co na polach. No to dobrze, panie ministrze, ale skąd było wiadomo, ile pieniędzy potrzeba? jeżeli te informacje nie napływały, bo jest jakaś rezerwa dla tych, nazwijmy to tak, maruderów. Proszę zauważyć, że te pieniądze w dużej ilości zostały dołożone, bo na początek, kiedy mieliśmy informacje zarówno... Instytutu Prawy Nałożenia i Gleboznawstwa w Puławach, który monitoruje suszę i ma dane dotyczące obszarów, gdzie susza może wystąpić. Nie to, gdzie wystąpiła, ale może wystąpić. Również szacunki, które wojewodowie zaczęli wymuszać na gminach. Nie indywidualne protokoły, tylko szacunki, ile straty w gminach wynoszą. Wtedy wydawało się, że te straty będą około miliona, może nieco ponad milion hektarów. Ale kiedy ta susza jednak się trwała i szczęśliwie w części Polski wystąpiły deszcze i ta susza już właściwie ustąpiła. Ale te straty, które zostały poniesione, już są nie do odrobienia to już po prostu rośliny ale więc, ja... więc wtedy się okazało, że susza jest większa, przekracza 2 miliony, potem zbliża się do 3 milionów hektarów. Dlatego rząd podjął bardzo trudną decyzję, biorąc również pod uwagę wydatki państwa, zwiększenia pomocy do kwoty, jakiej nigdy w Polsce, w wolnej Polsce, na tego typu cele nie przeznaczono do 1,5 miliarda złotych. Ale to dlatego, że, że nigdy nie było aż takiej suszy w Polsce, nie. czy dlatego, Susz, że susza... także, panie ministrze, że troszkę jest w tym kiełbasy wyborczej, bo zbliżają się wybory? Panie, to różnie można patrzeć. W 2015 też były wybory i ta kiełbasa wtedy wynosiła 450 milionów złotych, a susza to była... była tańsza kiełbasa. Ale susza była podobna. I wtedy rolnicy otrzymali 450 milionów na dodatek. Zabrakło tych pieniędzy, stosowano współczynnik redukcyjny. Wtedy rolnikom wypłacono 400 złotych do hektara. Trochę więcej Nasady i czarne porzeczki. Nie wiem nawet, z jakiej racji te czarne porzeczki wtedy zostały tak potraktowane. Natomiast w tej chwili ta pomoc będzie wynosiła 1000 zł do hektara przy tych największych stratach, tych, które rzeczywiście już grożą przetrwaniem gospodarstwa, czy, czy utratą możliwości przetrwania gospodarstwa, a w tym przedziale niższych strat, ale przekraczających jakby ryzyko własne rolnika. To ryzyko szacujemy na 30% na całym świecie, czy są lata lepsze, gorsze, rolnik no też nie może oczekiwać, że każde straty zostaną pokryte, więc przyjmuje się, że ten. Tym, tym przedziałem, tym, tą graniczną wartością jest 30%. Jeżeli straty przekraczają 30%, to również ci rolnicy dostaną dopłatę do hektara. Panie Ona mistrze. będzie wynosiła 500 zł do hektara. Panie mistrze, ale do kiedy ta operacja potrwa? Ja, ja pytam, co będzie z tymi, którzy jeszcze... Do skutku. To, to pieniądze są zarezerwowane. To nie jest tak. Właśnie dlatego jest to kwota tak duża, że będziemy czekać również na tych, którzy nie z własnej gminy, tylko... Nie z własnej winy, tylko, nie wiem, jakiegoś niechęci czy działalności politycznej wójtów i burmistrzów, którzy może nawet do wyborów nie dostarczą tych protokołów. A może spali. Nie. To, to, yy spali, no to niech się obudzą. Byli na urlopie. To niech się obudzą, a urząd pracuje niezależnie, czy wójt jest na urlopie, czy nie. To jest instytucja jednak publiczna i ma obowiązek pracować. Więc chcę uspokoić. Rozpoczynamy dzisiaj przyjmowanie wniosków. W pierwszych, w pierwsze paręnaście dni to będzie wypłacanie tym, którzy mają te straty największe, te 70 i więcej procent. Od 26 agencja będzie naliczała i wypłacała, to będzie szybko ten proces postępował, te straty od 30 do 70, ale również Prowadziłem zasadę, ona nie była w ubiegłych latach, w tym roku. Rolnik nie musi dwa razy ze swoim wnioskiem do agencji chodzić. Szkoda jego czasu i mitręgi. Jeżeli przyjdzie z wnioskiem i go złoży, obojętnie czy ma wysokość straty 30, 70 czy 70 i więcej, to agencja już w odpowiednim czasie sama to naliczy i tych te, te wypłat dokona. Dobrze, nie musi, dalej, nie musi dwa razy chodzić. Dokończę. Natomiast ci, którzy... Z, nie z własnej winy dopiero będą mogli kiedyś tam za miesiąc czy za dwa składać, również dla nich są pieniądze i nie ma obawy, że ich zabraknie. Panie ministrze, w związku z suszą będą też zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, ale czy będą jakieś dodatkowe pieniądze z unii z funduszu nie wiem kryzysowego, solidarnościowego, bo pan zdaje się o to występował. Ja występowałem wspólnie z ministrami wielu innych krajów, żeby komisja uruchomiła tak zwaną rezerwę kryzysową. Na razie za bardzo tego nie chcę czynić. Będzie to na posiedzeniu Rady Ministrów. Ja rozmawiałem na ten temat kilka dni temu. W czasie no, długiej, ponad dwugodzinnej rozmowy stanicy, z komisarzem, nie, komisja, u, 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 europejska, komisja europejska, z komisarzem Philem Hoganem jest stanowisko Grupy Wyszehradzkiej wspólne. Owszem, komisja pomogła w paru rzeczach, to nie można powiedzieć, że, że nic nie robi. Na przykład dla rolników, którzy potrzebują paszy, można tę paszę zebrać z tak zwanych obszarów zazielenionych, które są obsiewane po to, żeby te rośliny przyorać. To jest... jesteśmy specjalistyczni w pośle. ale, ale to, to jest potrzebne, I, i żeby to wyjaśnić. Więc no... tutaj komisja wyraziła zgodę, żeby rolnicy mogli to skosić, przeznaczyć na pasze. I również y, uruchamiają pewne dodatkowe pieniądze. Ja występuję o przesunięcie prowu, żeby dla rolników, którzy mają różnego rodzaju kłopoty, również można z tych środków unijnych y, wspierać. Tak, no to ja o tym powiedziałam, natomiast pytałam o, o pieniądze dodatkowe. Czy są jeszcze jakieś szanse? Że one będą, dlatego Panie, że jeśli chodzi o Fundusz Solidarnościowy, to teraz, teraz to ja, były, czy są wypłaty za huragany, tak, które to, się ja, to, to które to właśnie, Rok to, temu, tak, prawda? Tak działa um, Komisja Europejska, tak działa Unia Europejska. Rok temu, 12 sierpnia. Ogromny huragan, który spustoszył kujawsko-pomorskie część pomorskiego i innych województw, to Komisja Europejska i Parlament Europejski teraz, grubo po roku, dopiero podjęły decyzję, żeby Polsce przyznać e, kilkanaście milionów euro. A nie, nie tylko Polsce zresztą, no, Tak, ale, ale my wnioskowaliśmy o kilkanaście milionów. Czyli sprawiedliwe, ale nierychliwe. Więc ja nie wykluczam, że może do tej suszy kiedyś im się przypomni, za rok również coś dołożą. Na razie trzeba liczyć, umiesz liczyć, licz na siebie, więc y, y, rząd przeznacza ogromne środki z y, y, budżetu własnego, ale to, o czym pani wspomniała, dopłaty bezpośrednie, które są od grudnia, będziemy przyspieszali w postaci zaliczek i to jest kwota potężna. Od połowy października do końca listopada, czyli wtedy, kiedy możemy zgodnie z prawem unijnym to wypłacić, będzie to 11 miliardów złotych dla rolników. Panie ministrze, a co jest ze wspólną polityką rolną? Dlatego, że Komisja Europejska zaproponowała mniej pieniędzy na wspólną politykę rolną no i my byśmy, byśmy stracili i na dopłatę na dopłatach bez... my, polscy rolnicy, i na dopłatach bezpośrednich, i na Funduszu Rozwoju Wsi. Około 6 miliardów, prawda? Czy, czy to jest jeszcze, że tak powiem, do dużej negocjacji? Czy jeszcze możemy uzyskać? Dlatego, że to nawet chyba w okresie kampanii może być takie miękkie podbrzusze Prawa i Sprawiedliwości. To jest jeszcze do dużej negocjacji. Zresztą potwierdziła to wysoka przedstawicielka Komisji Europejskiej teraz na forum w Krynicy, w panelu, w którym dyskutowałem, stwierdziła, że skoro kraje unijne się nie godzą na taki kształt budżetu, to Komisja może to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Problem jest taki, że pieniądze, będzie mniej, bo Brexit, bo Anglicy ze swoimi pieniędzmi odchodzą, yy, ale my się nie godzimy w ogóle na zmniejszenie budżetu rolnego, bo jeżeli rolnictwo w Europie ma przyjąć na siebie dodatkowe obowiązki, troski o przyrodę, o krajobraz, o jakość życia na wsi, o in infrastrukturę itd., no to czym to zrobić, jeżeli są mniejsze pieniądze przeznaczone? To jest stanowisko mniej więcej połowy krajów unijnych. Yy, stara Unia, ta, która inwestowała w swoje obszary wiejskie dziesiątki lat, w chłopów, w maszyny, w urządzenia, w drogi, w wodociągi, szerokopasmowy internet i tak dalej i tak dalej. Teraz mówi: to już może tych pieniędzy więcej nie dajmy, bo rolnictwo kwitnie w Europie, sobie dobrze radzi, żywność jest pod dostatkiem. No ale nasza część Europy, ta biedniejsza, ta na dorobku, mówi no hola hola. Wy już się, że tak powiem, zaopatrzyliście wystarczająco, teraz nie chcecie nam dać pieniędzy. Dlatego stanowisko Europy Środkowo-Wschodniej jest zdecydowanie przeciwne temu budżetowi. Ja myślę, że to jest kwestia jeszcze negocjacji, bo nie można realizować tylu, jak to Unia Europejska mówi, ambitnych celów, ograniczając środki. My proponujemy wprost, jeżeli tych pieniędzy z powodu Brexitu brakuje, i na sprawa, że chcą więcej zabrać, niż straty z Brexitu wynoszą, czyli jeszcze jakieś inne pomysły, bo trzeba jeszcze na imigrantów pieniądze przeznaczyć, na bezpieczeństwo granic, czyli inne, inne sprawy, klimat. To my mówimy tak, żeby utrzymać wysoki budżet rolny, kwestia podziału jest dyskusyjna, czy pierwszy filar, czy drugi filar, więcej na rolników, czy więcej na obszary wiejskie i korzyści wszystkich mieszkańców, nie tylko rolników. Jesteśmy na to otwarci. Natomiast jeżeli jest potrzebny większy budżet, to niech się kraje członkowskie zrzucą po prostu i Polska jest na to gotowa, żeby podnieść o 1,10 czy o jedną piętnastą, czy o 15 setnych ten PKB, który jest na to przeznaczony, jesteśmy gotowi, te negocjacje bardzo, bardzo twarde będą trwały. Panie ministrze, mamy mało czasu. Ja tu już kolejne tematy wykreślam, ale dobro stanu zwierząt nie odpuszczę, dlaczego? Dlaczego w Prawie i Sprawiedliwości ludzie, którzy mają empatię dla zwierząt, przegrali z tymi, którzy, dla których bardziej liczą się interesy? Proszę pani, ja mam empatię dla zwierząt i z faktu moich potrzeb, poglądów i przekonań, również dlatego, że ja ze zwierzętami mam na co dzień do czynienia. Ale racjonalność również obowiązuje. Bo, Tutaj najczęściej bo ja tu mówi... tak, i ho o hodowli, tak. Teraz hodowle ostatnio... zwierząt futerkowych i o ubój rytualny. I o psy na łańcuchach oraz o dziki, które pan chce no, zdepopulować, Trzeba, trzeba tak zdecydowanie po podnieść jakość życia zwierząt na wsi, czyli zarówno łańcuchy, psy, ogrodzenia, również sprawdzić, co się dzieje w schroniskach dla zwierząt. Ogromne pieniądze, które na to idą no, na te zwierzaki w marnych warunkach. Ja bym prosił, no żeby... Dobrze, co jest tą ustawą. Ja bym, ja, ja bym prosił, że... No, ona ustaw... będzie, ona będzie... będzie... ja Będę ją bardzo popierał w tym zakresie, który ma poprawić jakość y, y, tych warunków, w jakich zwierzęta na wsi żyją. Natomiast sprawa dzików, o której jestem pytany od wielu dni. Jak zwalczyć chorobę przenoszoną przez dziki, zostawiając dziki w spokoju? Zresztą to się robi problem europejski, to już nie jest problem polski. Ale nie wszyscy, nie wszyscy naukowcy, którzy się zajmują problemem, uważają, że y, strzelanie do dzików i zmniejszanie ich populacji rozwiązuje problem. Ja chcę opierać się na oficjalnych urzędowych danych również Komisji Europejskiej, bo mnie jako ministra to obowiązuje. EFSA, Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności, ta najważniejsza instytucja dbająca o bezpieczeństwo, stwierdziła, że nie da rady bez depopulacji dzików, bez istotnego zmniejszenia stanu dzików, zwalczyć ASF-u. Zresztą, jak zacząłem mówić, ta choroba to już nie jest tylko choroba polska. Jest w krajach nadbałtyckich, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia w ogromnym natężeniu, pojawiła się w w, w, w Bułgarii i informacja z wczorajszej nocy. Mnie informuje o tym dyrektor Instytutu w Puławach. Mam raporty cały czas. Pojawiły się chore dziki w Luksemburgu, Belgii, na pograniczu Francji, czyli w samym Jądrze, w samym centrum Unii Europejskiej i Unia Europejska nie ma innego pomysłu, cała Unia jak, będzie jak, jak zmniejszyć dziki. ilość dzików, żeby choroba nie przechowywała się w tych dzikach i nie była przenoszona do gospodarstw. Bo często się mówi tak, że wina jest rolników, że nie umieją zabezpieczyć gospodarstw. W jaki Musimy sposób, w jaki sposób zabezpieczyć gospodarstwo przed muchami, komarami i kleszczami, które również mogą przenosić chorobę? Ja sobie nie wyobrażam. Dziękuję bardzo, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju. Sibela, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki.